Przepraszam. Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Piotra Masłowskiego. Jako tata bardzo się cieszę, że jest szansa na to, że będziemy mieli taką panią rzecznik, która jest dostępna, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowana. Chciałem zadać pytania dotyczące pani sugestii dotyczących zmian w systemie pieczy zastępczej rodziny instytucjonalnej. Tutaj uwaga, ona zabezpiecza dzieci, a nie odbiera dzieci. Chciałem zapytać także o sprawiedliwość naprawczą wśród nieletnich, jakieś rozwiązania systemowe w tym zakresie. I zapytać chciałem o miejsca spotkań dla rozwodzących się rodziców z dziećmi. Czy widzi pani taką przestrzeń w pokojach przesłuchań, w Centrum Pomocy Dzieciom? To jest zagadnienie też myślę, że z którym coraz więcej problemów mamy. Chciałem także zapytać o TikToka i pani aktywność, ale już w zasadzie usłyszałem odpowiedź. Także. Bardzo dziękuję panie senatorze, a ja pozwolę sobie, bo przy tej okazji dyskusji na temat Rzecznika Praw Dziecka akurat gościmy dzisiaj delegację dzieci z Choszczna, z Zachodniopomorskiego i bardzo się cieszę, że możecie być świadkiem takiej właśnie dyskusji dzisiaj w polskim Senacie, która bezpośrednio także was dotyczy. Witamy was jako senatorowie bardzo serdecznie. Bardzo proszę teraz o... Nie będę zapeszać, więc nie podziękuję, ale też trzymamy. Bardzo, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. Tak, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, to tak jak już wspomniałam, czyli ten moment uregulowania sytuacji prawnej dziecka. Ja też może powiem, że jestem w kontakcie z przedstawicielami Koalicji na Rzecz Rodzin Zastępczych, więc z nimi tutaj też jestem w kontakcie z jedną z przedstawicielek i ona właśnie też na to zwraca uwagę, że z tym jest problem. Drugim problemem jest to, że te rodziny, które są zastępcze, zawodowe, one mają teraz na mocy nowelizacji ustawy, zostało zwiększone ich wynagrodzenie, natomiast oni nie mogą podejmować nowego zatrudnienia. I oni też opowiadają o tym, że dla nich to jest trudna sytuacja związana z tym, że nie mogą też się rozwijać jako osoby. Dzieci nie widzą tego, że ich rodzice zastępczy pracują, się rozwijają, mają jakieś pasje, więc na to jest zwrócona również uwaga. A rzeczą, która dotyczy rodzin niezawodowych, to jest sytuacja taka, że te rodziny mają tylko dodatek 1000 zł. I to też jest dramatyczne, bo 400-200 zł mają rodziny zawodowe, a niezawodowe tylko dodatek 1000 zł. A mając na uwadze to, że do rodzin zastępczych trafiają dzieci, które są po dramatycznych przejściach i trzeba zagwarantować i pomoc psychologiczną, i psychiatryczną, często sensoryczną, to są po prostu kwoty, które nie pozwalają w sposób prawidłowy zabezpieczyć dobrostanu tych dzieci. Tak, jeżeli chodzi o TikToka, tak jak powiedziałam, jeszcze nie mam, ale będzie. Jeżeli chodzi o sprawiedliwość naprawczą, to temat też dla mnie bardzo ważny i bardzo bliski, bo on też nawiązuje do regulacji europejskich, międzynarodowych, które właśnie mówią o to, żeby dzieci nie karać, ale właśnie, żeby mieć takie stawianie na mediację, stawianie na rozmowę, stawianie na to, żeby te konflikty były rozwiązywane jak najbardziej w środowisku młodzieżowym, rówieśniczym. Więc tak jak powiedziałam, będę wielką zwolenniczką mediacji, będę wielką zwolenniczką tego, żeby młode osoby ze sobą rozmawiały i żeby ta konieczność pójścia do sądu była naprawdę ostatnią koniecznością. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, to tak, wiem, że one są wykorzystywane, dotyczące kontaktów osób, które się rozwiodły z dziećmi, tak uważam, że one powinny być wykorzystywane, bo to są takie miejsca, które są przyjazne, które dają takie poczucie też i swobody z jednej strony, ale tak jak powiedziałam, takie poczucie bezpieczeństwa, tego, że można na spokojnie się spotkać i porozmawiać. Wiem, że takie miejsca są, one też powstają i będę też popierała powstawanie takich miejsc. Dziękuję bardzo.